Dzień dobry. Dzień dobry. Kurier Rzeszów. Jesteśmy właśnie na żywo. Co ciekawego tutaj możemy u Was na stoisku zobaczyć? Produkcję monet celtyckich. A skąd jesteście? Z Rzeszowa. Z Rzeszowa i co reprezentujecie? Prezentujemy tutaj świat antyczny, czyli barbarzyńców po stronie tej europejskiego barbarikum. Celtowie i Germanie. Jesteście jakimś stowarzyszeniem? Reprezentujecie jakiś wydział? Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej Terra Ferrata. Drodzy Państwo, Terra Ferrata, pokażę do kamery i na pewno można Was znaleźć również na Facebooku. Super. Piękne rzeczy, dzieci w takim razie mogą zobaczyć. Odtwarzacie te monety i wszystkie przedmioty sami? Tak, tak. Tutaj mam zaprezentowane warsztaty, które członkowie naszej grupy zajmują się ich wytwarzaniem. Super. Rewelacja. Pokażmy w takim razie jeszcze... Proces wybijania monet, tak? Tak, pokażmy proces wybijania monet. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Jeszcze między wow, pokażmy do kamery, tak? Dobrze. Pięknie, dzięki wielkie. Czy to jest autentyczny sposób bicia monet z tego okresu? Jest to bardzo zbliżony proces wytwarzania takiej monety. One będą różniły się wagowo troszeczkę i surowiec, bo tutaj jest wybijane oczywiście w ołowiu, nie w oryginalnym krusztu, jakim było złoto. Wspaniałe rzeczy podobne możemy obserwować w muzeum. Dla tych, którzy byli na nocy muzeów, piękne doświadczenie, by przekonać się, jak to wygląda na żywo. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Okay. Chodźmy dalej. Piknik naukowy, eksploracje. Instytut Archeologii, drodzy Państwo. Dzień dobry, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, witamy serdecznie. Jesteśmy właśnie na żywo, Kurier Rzeszowski. Drogie Panie, co tutaj prezentujecie? Jesteśmy z Instytutu Archeologii Urzetu. Mamy tutaj repliki znalezisk z naszego instytutu, wykonane przez zaprzyjaźnionych rzemieślników, które znajdują się zresztą na naszym instytucie. Z różnych epok. Mamy tutaj głównie epokę brązu i epokę kamienia, czyli paleolit. Przedstawiamy, staramy się zainteresować dzieci, staramy się zainteresować archeologią oraz muzeologią, przedstawić mniej więcej, jak działają nasze kierunki, jak to wygląda z naszej strony, ze strony studentów, jak wygląda nasze studenckie życie, nasze realia po prostu, jak tutaj na przykład odbywa się na wykopaliskach, przybliżyć trochę nasze znaleziska i popowiadać, zainteresować tym wszystkim po prostu, zachęcić. Dobrze. Drodzy Państwo, pokażmy, co tutaj drogie Panie przygotowały. Umbo, z jakiego okresu? Umbo z epoki brązu. Drodzy Państwo, tak była wykańczana tarcza. Tutaj tego wszystkiego nie widzimy, natomiast bardzo często możemy to znaleźć. Chyba ostatnio w okolicach Sanoka najciekawsze odkrycia z tego okresu. Gruciki i strzał. Jaki okres? Epoka brązu, tudzież... Wczesny brąz. Tudzież tak. Wczesny brąz. Czy to jest naturalna metoda odtwarzania? Tego dokładnie nie wiem, bo to są techniki naszych rzemieślników, ale prawdopodobnie tak, bo to są repliki 1:1. Staramy się tych surowców używać faktycznie wówczas istniejących, natomiast nie jest to tak do końca proste, tak. Postarzamy wedle możliwości, ale... Jasne. Bardzo ciekawy kształt, drodzy Państwo. Również w nawiązaniu do ostatniej nocy muzeów. Strzemie. Ostroga, tak, wybaczcie. Też okres w jakiś, nie, to już chyba jakiś średniowieczny, czy późniejszy? Mamy z brązu. Czyli epoka brązu, tak? Już późniejsze. Tak. Okej, okay, dobrze, więc drodzy Państwo, dość ładnie byłoby zachowane. Nawiązanie do skarbu z Wiśniowej. Tak. Opowiedzmy coś, ponieważ to bardzo dużo waży, drodzy Państwo. A takie kiedyś piękne bransolety i naszyjniki były noszone w naszych okolicach. Opowiedzmy coś o tym. Bransolety i naszyjniki jak najbardziej, tylko że one były puste w środku. To ze względu na swoją wagę jest czymś w formie depozytu skarbu, depozytu złota. Bardzo ładnie ornamentowane, bardzo ładnie tutaj wykończone, wkładane do grobów elit społecznych, książąt, wodzów, osad, plemion. Pod
twierdzenie pozycji społecznej bogactwa, odnajdywane potem przez nas archeologów, no świadczy, że odkopaliśmy grób kogoś ważnego. To nie byłby tak to, wiadomo. Dobrze. I cóż tu jeszcze mamy? Nawiązanie do loga Instytutu Archeologii. Dokładnie. Więc powiedzmy, cóż to jest? To ja mogę zaprezentować, to była namiennica, czyli tak zwana bransoleta zakładu. Ty? To jest mężczyzna? Nietypowe. Do podszat, bo ten szat wtedy się układało trochę. To nie była jedna ładna sukienka, tylko trochę tego było. Trzeba było to gdzieś tutaj to spiąć, gdzieś to tak jakoś dobrze umiejscowić, żeby to wszystko się trzymało kupy. Więc ozdobna forma, ozdobna funkcja, też troszeczkę taka funkcjonalna. Dla wygody. Dobrze. Pokażę, drodzy Państwo, archeologia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wczoraj przepiękny wykład o starożytnej amforze Schotyńca. Dzisiaj Państwo tutaj odpowiadają na wszelkie pytania na pewno. Z chęcią udzielą Wam informacji odnośnie innych wykopalisk, w tym tych, które były na przykład prowadzone w Rzeszowie i ciekawych znaleźć. Polecamy serdecznie. Dziękujemy, zapraszamy. Dzięki. Chodźmy dalej. Jesteśmy cały czas na żywo na pikniku nauki eksploracji, który odbywa się w niedaleko Rzeszowskiego Zamku, niedaleko pomnika Armii Krajowej. Nie wiem, ile będziemy w stanie tutaj pokazać coś. Dzień dobry, Kurier Rzeszowski, jesteśmy na żywo właśnie. Skąd Państwo jesteście? Medyczna Szkoła Policjalna, tak? I czym się Państwo tutaj zajmujecie? Co pokazujecie? Przede wszystkim zęby, kierunek technika dentystyczna, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna i modele zębów w powiększeniu w skali 4:1, modele takie fantomowe 1:1. Pokazujemy, jak myć zęby, czym skutkują niemycie zębów. Te modele są rozkładane, tak więc tam są w środku modele dziur. Bardzo ciekawe. Widzę, że dzieci mają okazję od razu sobie poszczotkować zęby i trochę pewnie mają tłumaczone, jak wygląda poprawne dbanie o zęby. Ale w większości dzieci zęby wystarczająca ilość czasu, więc nie musimy wiele uczyć. Rodzice są zadowoleni z tego powodu. Tutaj jeszcze robimy ciekawą rzecz, odbicie dłoni w alginacie, później zalewamy to gipsem i dzieci sobie mogą wziąć taką pamiątkę w formie swojej piąski gipsowej. Super. Bardzo dziękujemy. Życzymy Wam miłego dalszego wystawiania. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Drodzy Państwo, idziemy troszkę dalej. Ja tutaj przeskoczę. Biologia Uniwersytetu Rzeszowskiego przed nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurier Rzeszowski na żywo jesteśmy. Witam serdecznie. Proszę nie uciekać, proszę nie uciekać, proszę się przywitać. Opowiedzcie coś o sobie, skąd jesteście i co tutaj prezentujecie. Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Arden-Stasiło, jestem doktorantką Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Paleobiologii i Biologii Ewolucyjnej. My prezentujemy ogólnie szeroko pojętą biologię. Mamy tutaj biologię eksperymentalną, dziewczyny pokazują różne ciekawe doświadczenia i możemy też sobie pooglądać wystawę paleontologiczną. Mamy inkluzję, a także inkluzję w Bursztynie Bałtyckim i w Kopalu Kolumbijskim. Mamy tutaj skamieniałe ryby, amonity i jak wyglądały rośliny nawet sprzed 230 milionów lat. Dobrze, pokażmy może tutaj te skamieniałości, te... Przepraszam bardzo, przejdę. Mamy tutaj bursztyn, tak, inkluzję, tak. A tutaj mamy fragmenty bryłki bursztynu bałtyckiego. Jak widzę cały czas, bardzo zainteresowane są dzieci Waszą ekspozycją. Znaczy myślę, że nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe, ponieważ mogą się dowiedzieć tak naprawdę, jak wyglądało życie sprzed tych nawet 230 milionów lat. Nie wszyscy mają świadomość tego, jak zmieniał się klimat, jakie organizmy wtedy występowały. Nie każdy rozumie to, że dzisiejszy świat jest troszeczkę inny niż to, co mogliśmy zobaczyć wcześniej. Dobrze, i do godziny 18 tutaj Was można z tymi oryginalnymi eksponatami znaleźć. Tak, oczywiście, do godziny 18 jesteśmy. Bardzo dziękuję serdecznie. Bardzo. Ja przeskakuję w drugą stronę. Spróbujemy. Czy to jest naukowy biotek? Dzień dobry. Krzysiek Mosiężny, Kurier Rzeszowski. Witamy serdecznie, jesteśmy na żywo. Ja tutaj spróbuję się jakoś do Państwa dobić, jeśli możemy stanąć i pokazać. Witaj. Czym się tutaj zajmujecie w tym momencie? W tym momencie robimy reakcję, która się nazywa burza. Wymieszaliśmy kwas siarkowy. Wow, tutaj się coś pali. Pokażmy to. Już
już skończyło się niestety. Kwas siarkowy z denaturatem jest wymieszany i dodaje się troszeczkę manganu i zaczyna się taka reakcja egzotermiczna, która zaczyna się wydzielać ciepło, przy której możemy pokazać jeszcze raz, jeśli Państwo mają chwilę. Jasne, spróbujmy to pokazać. Będą błyskawice, drodzy Państwo. Niewielkie, ale przy okazji zobaczymy, jak powstaje ten proces. Cały czas do godziny 18, jeśli tutaj przyjdziecie, pod zamek rzeszowski, pod zamek lubomirskich, możecie również uczestniczyć w tych eksperymentach. Może opowiedzmy. Dodałam kwasu siarkowego i teraz dodaję denaturatu, czyli to jest taki alkohol, tylko skażony, nie wolno go pić. I dodaję go tak pół na pół. Tak. Tworzą się dwie warstwy. I teraz będziemy dodawać manganian potasu. Tak. Tak więcej może. Manganian potasu, drodzy Państwo. Troszeczkę wypadło. Za chwilkę próbówka zacznie się ogrzewać, zacznie się wydzielać ciepło i zaczną pojawiać się błyskawice. Może podejrzę troszkę, przepraszam. Pokażmy to tutaj do kamery. Trzeba jeszcze poczekać i zaraz zacznę błyskać. Pan zbliży mikrofon do wylotu próbówki, to może będzie słychać przynajmniej. Tak. Chwila. Pan to dodała teraz? Tak. Tam odsypnij więcej manganu. Manganu? Kolor w ogóle się zmienił. Tak jak coś na złość nie chce wyjść, nie? No. Dosypać? Dosypać? Jeszcze, drodzy Państwo, jakieś paliwo rakietowe tutaj pójdzie do tego. To już chyba końska dawka będzie. No, chyba tak. Ale wątpię, że już się uda, bo wymieszała się obie warstwy. Przynajmniej jest ciepło, ale niestety nie zobaczymy błyskawic. Jak na złość nie chcę wyjść niestety. Tak. No cóż, dobrze, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, jeśli Wy chcecie zobaczyć na żywo, bo to nie jedna próba, tylko eksperymenty, musicie przyjść tutaj pod Zamek Lubomirskich. Dzięki serdeczne. Dzień dobry. Kurier Rzeszowski, Krzysztof Mosiężny, jesteśmy w tej chwili na żywo. Opowiedzmy, skąd jesteście i co tutaj prezentujecie? My jesteśmy tu z Koła Naukowego Przyrodników z Wydziału Biologicznego Rolniczego. My jesteśmy wszyscy z kierunku biologia. No i prowadzimy tu serię różnych doświadczeń i pokazów. Tutaj są trochę biochemiczne pokazy z barwnikami i wskaźnikami. My tu na przykład mamy akurat model komórki. Wykonaliśmy je sami z galaretek i żelek i owoców. Wszystko w pełni. Właśnie bardzo fajnie, schematycznie są ukazane organella. Oprócz tego z komórką izolowaliśmy także DNA w komórkach roślinnych, żeby pokazać, że nie występuje jedynie u człowieka. Dobrze, ale czy wy tu też jedzie? Nie, to się nie nadaje akurat do jedzenia, gdyż jest to mieszanka płynu do mycia naczyń i alkoholu, to dla dzieci to totalnie nie, ale mamy również fermentację, proces fermentacji z użyciem drożdży i glukozy. Badamy także cukier w owocach i warzywach, aby pokazać dzieciom, że spożywanie cukrów prostych w żelkach czasami jest dopuszczalne, ale warzywa i owoce również są zdrowe i to je głównie należy spożywać. Dobrze. Czy to jest Wasz pomysł na uczenie na przykład małych dzieci? W ten sposób właśnie angażować tych najmłodszych, żeby zainteresować, przyciągnąć uwagę. A nie mamy... tylko najmłodszych. Podoba nie się tylko, się... wszystkim się podoba i smakuje, ale dzieci przychodzą i takie wow. Przyznaję, bardzo ciekawy pomysł na to, który organella się je. Dziękujemy. Dobrze. Dzięki serdeczne. Idziemy dalej, teraz w tamtą stronę. Dobrze, do widzenia. Jak widzicie Państwo, drodzy Państwo, można nawet sobie komórkę jeść tutaj. Piękna pogoda w Rzeszowie. Dzień dobry. Koło naukowe. Chemików, dobrze mówiliśmy? Tak, to jest koło naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nazywamy się Uracel i tutaj właśnie chcieliśmy pokazać rzeszowiakom kilka reakcji, które mogłyby ich zainteresować. Dobrze, tam jakaś butelka poleciała po jakiejś reakcji.
tutaj robicie? Tutaj u nas można zobaczyć zmiany pH. Dodajemy specjalne barwniki, które zmieniają nam kolory, dzięki czemu otrzymujemy takie żywe barwy, które każdy może u nas zaobserwować. Robimy jeszcze specjalne reakcje dla dzieci, które pozwalają nam wydobyć dżina z lampy. Tutaj jeszcze troszeczkę się tego dżina wydobywa. Czy tutaj jest ten dżin z Aladdina? Tak, tutaj jest właśnie nasz dżin, którego staramy się pokazać wszystkim. Miejmy nadzieję, że spełni czyjeś życzenie. Wow, potem rozumiem, że wraca do najnowszej produkcji filmowej. Tak, no tak. Dobrze, ich do godziny 18 tutaj Was mogą rzeszowianie oglądać, oczywiście, tak? Oczywiście, będziemy tutaj każdego przyjmować i pokazywać to, co umiemy. Dzięki serdecznie, powodzenia. Dziękuję bardzo. Przejdźmy dalej. I tutaj jakiś kolega wystaje. Koło naukowe młoda elektrokardiologia. Dobrze widzę. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Krzysztof Mosiężny, Kurier Rzeszowski. Jesteśmy w tym momencie na żywo. Przedstawcie się, skąd jesteście? Ja z Bojanowa. A jakie reprezentujecie koło, jaki uniwersytet? Koło elektrokardiologii. Koło Młoda Elektroradiologia z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Co tutaj można u Was zobaczyć? Może Pan zobaczyć zdjęcia. Mamy tu puzzle, tutaj mamy zdjęcia różnego rodzaju. Mamy kasety, mamy podstawki nie dające cienia. Tu ma Pan lampę rentgenowską, fartuch ołowiowy. Ma Pan półfartuch, negatoskop. Możemy pokazać różne przypadki, możemy pokazać różne części ciała, możemy pokazać klatkę piersiową. Tu ma Pan również za sobą szkielet. Super. Czyli generalnie, jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda od wewnątrz proces powstawania zdjęć rentgenowskich, to musi przyjść dzisiaj tutaj do Was. Tak, postaramy się wszystko jak najbardziej szczegółowo wytłumaczyć. Dobrze. Tak z ciekawości, czy to jest model, możemy to podnieść, to jest lampa? Oczywiście. Przepraszam, pokażemy to. Bardzo ciężka, tak? Nie, dobrze, nie chcę tego stu, drodzy Państwo. Czy to jest lampa rentgenowska? I taka lampa jest wykorzystywana przy aktualnych naświetleniach? Czy to... Prawdopodobnie tak. Bardzo ciekawy model, drodzy Państwo. Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy na żywo, chociaż prześwietlenia już wcześniej miałem. Bardzo ciekawe rzeczy macie tutaj. No i cóż, chyba możemy też do Państwa zaprosić do godziny 18, tak? Jesteście? Tak. Dzięki serdeczne. Idziemy dalej. Pokażmy tutaj nadleśnictwo Olbuszowa. Rozłożyły się również lasy państwowe. Dzień dobry. Kurier Rzeszowski, jesteśmy właśnie na żywo. Co Państwo reprezentujecie? Lasy Państwowe? No, nie da się nie zauważyć. Tak, oczywiście reprezentujemy Lasy Państwowe w postaci Nadleśnictwa Kolbuszowa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Na tym stoisku możemy oprócz zabawy, gier, które oczywiście uczą, usłyszeć informacje na temat tego, jak wykorzystywane jest drewno. Możemy usłyszeć również wiele informacji, zobaczyć, przekonać się o tym, jak funkcjonują lasy państwowe w Polsce. Obalamy mit tego, że lasów ubywa. Tak? Lasy państwowe są w świetnej kondycji, są bardzo dobrej jakości, a zwłaszcza lasy podkarpackie, gdzie jest ogromna różnorodność biologiczna, gdzie mamy mnóstwo zwierząt, mamy się po prostu czym pochwalić, najkrócej mówiąc. Super, widzę, że też masę różnych drewnianych gadżetów i też tutaj jakieś zabawy dla dzieci. Tak, jedną z zabaw jest rozpoznawanie różnych gatunków po tropach. Mamy również konkursy przyrodnicze polegające na rozpoznawaniu zwierząt, a także los kapelusza, tak? To tutaj kolega, może pani redaktor również wziąć udział w konkursie. Czy można coś wygrać? Oczywiście, że tak. Konkurs bez nagród to nie konkurs. Dokładnie. Drodzy Państwo, wylosuję, nie wiem, przekażemy na... I to jest jeszcze pytanie. Tak, oczywiście. Tak. No. A konkurs bez pytania. To... Czym zajmuje się Szkutnik? Szkutnik, drodzy Państwo, zajmuje się budową łodzi. Tak, jest tu odpowiedź oczywiście. Dobrze. A pytanie to jest, bo łodzie zazwyczaj, pytanie jest dlatego, że łodzie zazwyczaj z czego powstają? Z drewna. I drodzy Państwo, z drewna łodzie powstają, chociaż obecnie okręty... Myślę, że
odpowiednią nagrodą będzie nagroda najbardziej znanego żub w krainie Połonin, a więc autorstwa najbardziej znanego podkarpackiego rolnika. Proszę Państwa, ja tylko dodam, że Podkarpacie mam wrażenie, że niedługo prześcignie, jeżeli chodzi o liczebność żubrów, bo na Podkarpaciu mamy już 600, a lasy państwowe są opiekunem żubrów. Także to też jedna z ciekawszych rzeczy, że na Podkarpaciu będziemy mieli więcej żubrów niż w Białowieży. Dziękuję serdecznie. Książka trafia do, nie do mnie, do biblioteczki naszej redakcyjnej na ulicy Kościuszki. Do wglądu, być może będzie w jakimś konkursie. A my jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Nadleśnictwo Kolbuszowa. Nadleśnictwo Kolbuszowa i Cela Spektrów Krośni. Dzięki serdeczne. Idziemy dalej. Drodzy Państwo, tylko żebyśmy tutaj dobrze weszli. Stowarzyszenie Ekoskop, zaraz myślę, że ktoś podejdzie, natomiast pokażmy może ich te owady, które prezentują. Bardzo piękna wystawa, bardzo piękna skóra węża, która wisi. Prawdziwa skóra węża, drodzy Państwo, też bardzo ciekawe eksponaty. Co więcej, widzimy tutaj jeszcze motyle, bardzo delikatnie to podniosę, pokażę, drodzy Państwo, do kamery. Więc dla wszystkich miłośników owadów, dla miłośników przyrody, którzy chcą zobaczyć na żywo piękne okazy, jest tutaj też taka wystawa. Podejdźmy dalej. Dzień dobry. Krzysiek Mosiężny, Kurier Rzeszowski. Na żywo jesteśmy w tej chwili. Stowarzyszenie Ekoskop. Tak, Mariusz Wojtek. Ja tutaj, jak Państwo widzicie, dzisiaj pokazuję, prezentuję świat mikro, bo nie tylko makro, to co nas otacza, ale też wszechobecne drobnoustroje i bakterie. Zarówno chorobotwórcze, jak i te, które są dla nas dobre. Dlatego dzieci mają możliwość zobaczenia przede wszystkim tego, czego nie widać na co dzień, a zdajemy sobie sprawę, że są tylko wtedy, kiedy zaczynamy chorować. Także chcemy tutaj uczulić przyszłych dorosłych na to, że musimy żyć w takiej symbiozie z drobnoustrojami, bo oprócz tych złych są te dobre. Jak jest równowaga, to wiadomo, że jesteśmy zdrowi, a nie wszyscy mamy świadomość tego, że nasz świat to też świat drobnoustrojów. Czy prezentujecie tutaj jakieś okazy, jakieś wybrane próbówki? Tak, tutaj przede wszystkim chcę pokazać, jak wygląda praca mikrobiologa, jak wyglądają podłoża hodowlane, dzięki którym możemy zobaczyć te drobnoustroje, bo podstawą jakby tutaj naszej pracy jest to, że musimy stworzyć odpowiednie środowisko wzrostu dla naszych drobnoustrojów. Dlatego dzieci mają możliwość zobaczyć, jak wyglądają podłoża, jak się pobiera wymazy i to, że mamy te drobnoustroje, że one są, czyli to, co, że są prawdziwe, że są, że istnieją, że nie jesteśmy taką gołą wyspą, tylko jesteśmy mocno skolonizowani, czy też no, bardzo blisko drobnoustrojów, bo jak dobrze wiemy, nasz organizm zbudowany jest, mówi się, z 10 do 13 komórek naszych własnych, a bakterii mamy 10 do 14, czyli tak średnio na jedną komórkę przypada 10 komórek drobnoustrojów. Większość jest dla nas dobrych, pożytecznych, no ale są oczywiście te chorobotwórcze. Jasne. Bardzo piękne stoisko. Widzieliśmy też przed chwilką owady i zapraszamy serdecznie. Do godziny 18 jesteście Państwo. Jesteśmy cały czas. Cały czas czekamy na przyszłych adeptów sztuki mikrobiologicznej. Dzięki serdeczne. Idziemy dalej. Drodzy Państwo, jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele stoisk. Spróbujemy jeszcze gdzieś podejść. Podkarpackie Centrum Nauki. W tamtej części ulokowali się pod pomnikiem. Dobry. Krzysiek Mosiężny, Kurier Rzeszowski. Jesteśmy właśnie na żywo. Cóż pani tutaj robi?
Dobrze, pani tutaj składa coś? Idziemy dalej, pokażmy, co się tutaj dzieje. Mamy symulację. Pokażmy tutaj te klocki. Jak widzicie, drodzy państwo, dzieci tutaj mają przepiękny dzień zabawy. Możemy pokazać według projektu pracowni F11 koncepcję Podkarpackiego Centrum Nauki, które będzie budowane w tej chwili w Jasionce koło G2 Areny. To na pewno w bardzo dużym stopniu urozmaici ekspozycje naukowe na terenie województwa podkarpackiego. Bardzo ciekawa i potrzebna inwestycja. I dalej stowarzyszenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysiek Mosiężny, Kurier Rzeszowski, i jesteśmy właśnie na żywo. Jeśli możemy tutaj prosić panią na chwilkę. Jest. Przez moich uczestników przepchnę. Dzień dobry. Jest okazja, żeby powiedzieć coś więcej. Skąd państwo jesteście i co państwo tutaj pokazujecie? Stowarzyszenie Explores. Pokazujemy, jak tu jest ładnie napisane piękno matematyki. Pokazujemy, że matematyką można się świetnie bawić, że to niekoniecznie jest nauka, która musi wszystkim sens spędzać. Pokazujemy tutaj dzieciom i dorosłym różne matematyczne układanki, które pozwalają się trochę oderwać od komputera i od komórki i pobawić matematyką. No właśnie, pobawić matematyką. Bardzo ciekawie, bardzo piękna pogoda i widzę, że też można troszkę nie tylko policzyć na kartce, ale można również też troszkę poukładać albo skorzystać z jakichś państwa przykładów. My wręcz nie chcemy, żeby tutaj ktokolwiek cokolwiek liczył. My chcemy pokazać tą rozrywkową i zabawową stronę matematyki, bo wydaje mi się, że jeżeli byśmy uczyli dzieci, ja sama zresztą jestem nauczycielką matematyki, gdybyśmy uczyli dzieci matematyki w sposób zabawowy, to byłoby dużo mniej matematycznych traum. Niż jest. Bardzo mądre określenie i bardzo piękna akcja, którą tutaj państwo robicie, więc tylko pogratulować państwu możemy i życzyć przyjemnego popołudnia, żeby przyszło tutaj jak najwięcej osób. Jest to bardzo ciekawe. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję również, a panów zapraszam, gdy państwo, panowie skończą już kręcić materiał, do zmierzenia się z naszymi układankami. O kurczę, nie wiem, czy damy radę, ale dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję również. Dzięki. Chodźmy dalej. Wystawa interaktywna, Eksploratorium Urise. Wejdźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurier Rzeszowski, Krzysiek Mosiężny, jesteśmy właśnie na żywo. Czy na tym misie odbywa się jakaś operacja w tej chwili? Tak, operacja laparoskopowa. Można poćwiczyć motorykę małą. Zapraszamy wszystkich. Nie, to tak trochę wygląda na początku przerażająco, natomiast rozumiem, że jest to przykład tego, jak precyzyjnie można wykonywać te zabiegi. Tak, jak precyzyjnie, jak dokładnie, jak ważne jest dla dzieci ćwiczenie motoryki małej, więc zapraszamy wszystkich chętnych. Tutaj też widać, że się cieszy dużym zainteresowaniem. Jak widzimy, dzieci bawią się i no, precyzja, drodzy państwo. Tak, precyzja. Można powiedzieć, że pierwsze kroki do szkolenia przyszłych chirurgów. Drodzy państwo, tak wygląda nowoczesna chirurgia. Serdeczne. Brawo. Za wcześnie, bo jak się nie skończy, zanim się skończy, pytanie można podać. Na scenie chyba odbywają się jakieś konkursy w tej chwili. No i znowu podpisuję pytanie. Możemy? Położone jest morze, uwaga, morze spokoju. Morze spokoju, tak? Na Marsie. Nie? Uwaga, nie wiemy? Tak? Na Księżycu. Brawo! A czy wiecie, jak nazywał się pierwszy człowiek w kosmosie? No, dobra. No, nie, dziewczynka? To była pierwsza. Jurij Gagarin. Jak? Jurij Gagarin. I ostatnia sekcja, to jest, drodzy państwo. Brawo! Jak widzicie, jest tutaj naprawdę oglądać.
Dzień dobry, Kurier Rzeszowski, Krzyk Mosiężny. Jesteśmy właśnie na żywo. Czy możemy powiedzieć, co tutaj Państwo robicie? Dzień dobry. Jesteśmy z Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Przywieźliśmy dla Państwa taką namiastkę naszej wystawy Człowiek niezwykła maszyna. Pokazujemy między innymi, że ludzki organizm składa się jak puzzle, że wszystkie elementy muszą do siebie pasować. Dzieciaki tutaj na takim modelu anatomicznym mogą sprawdzić, jak narządy są ułożone we wnętrzu ciała człowieka. Bardzo ciekawe. Czy tam, skąd przyjechaliście Państwo, jest jeszcze większa wystawa? Tak, wystawa Człowiek niezwykła maszyna, wystawa Człowiek trybik w machinie przyrody. Nasze Centrum Nauki w tym roku ma 5-lecie swojego istnienia, 4000 metrów kwadratowych i mnóstwo innych urządzeń, eksponatów poświęconych głównie człowiekowi. Dobrze, więc drodzy Państwo, Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Polecamy serdecznie, dzięki. Bardzo dziękuję. Muzeum Uniwersytetu również przepiękna wystawa dla dzieci, eksponaty ruchome. Jeśli, drodzy Państwo, chcecie zostać królem, królową, tutaj mamy taki bardzo ciekawy obraz, z którego możecie skorzystać, jak widzimy. Zrobić zdjęcie. Mamy też ekspozycję Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, handel wczoraj i dziś. Podejdźmy. Dzień dobry, Kurier Rzeszowski, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Prezentujecie Państwo, jak wyglądał kiedyś handel, jak odmierzano tutaj wagę, z tego co widzę. No, zawieramy tutaj aspekt historyczny i współczesny handel, prawda? Czyli mamy urządzenia, które powiedzmy, ja pamiętam jeszcze tego dzieciństwa, choćby tą wagę z targów w Przemyślu czy w Jarosławiu, wagę nowszą, no i całkowicie współczesne urządzenia. Jak podoba się dzieciom odmierzanie w sposób taki tradycyjny wagi, czy radzą sobie z tym? No, z tego co się zorientowałem, to większą furorę robi historia. Coś się dzieje. Historia ma moc, tak jest. Drodzy Państwo, zapraszamy tutaj na to stoisko. Bardzo dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, dziękuję. Przejdziemy na drugą stronę. Ulica w tym miejscu jest zamknięta, więc spokojnie możecie tutaj pod zamek podejść, pospacerować z dziećmi. Już ostatnia część. Podkarpackie kluby młodych okryców. Dzień dobry, Krzysiek Mosiężny, Kurier Rzeszowski, witam serdecznie. Jesteśmy właśnie na żywo. Czy możecie coś opowiedzieć, czym się tutaj zajmujecie i skąd jesteście? Jesteśmy z Łętowni. Tutaj koledzy wytwarzają prąd z ogórków. Pokażmy to, drodzy Państwo, prąd z ogórków. Jeśli chcecie mieć trochę więcej prądu w domu, chyba dzisiaj pierwszy raz widzę elektrownię ogórkową. Czy mógłby Pan coś opowiedzieć o swojej elektrowni ogórkowej? Przepływ prądu polega na tym, że między miedzianymi gwoździami a ocynkowanymi zachodzi reakcja, według której cynny oddają elektrony miedzi i wtedy powstaje wytworzenie prądu w wodzie, która znajduje się w ogórkach kiszonych. Czy z elektrowni z ogórków kiszonych możemy zaświecić jakąś żarówkę diodową? Tak, możemy. W zależności ile mamy ogórków podłączonych, im więcej, tym lepszy jest efekt. Jak długo taka elektrownia ogórkowa utrzyma nam jakąś żarówkę diodową? Im bardziej kwasowe ogórki, tym bardziej też możemy wytwarzać prąd, tak samo jak im jest kwasiowy warzywa. Super. Tutaj widzimy właśnie diodę, prawda? Podpiętą. Pokażmy to tutaj. Mamy faktycznie świecącą się diodę. Drodzy Państwo, więc jeśli chcecie poznać przepis, jak podświetlić kuchnię poprzez elektrownię z ogórków kiszonych i nie tylko, tutaj do Panów jeszcze raz przypomnijmy, skąd jesteście? Ze Szkoły Podstawowej imienia Świętego Jana Pawła II w Łętowni. Łętownie, drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Zespół Szkół numer 10 w Rzeszowie. Fundacja Instytut Północny.
Dzień dobry. Dzień dobry. Kurier Rzeszowski, jesteśmy w tej chwili na żywo. Czy możecie opowiedzieć, co tutaj prezentujecie? Tutaj prezentujemy cały przekrój zjawisk i zastosowań magnetyzmu. Cóż więc, możemy ciekawego u Was w jaki sposób zaprezentować? Myślę, że najciekawszym eksponatem jest kolejka magnetyczna z nadprzewodnikiem. Zresztą najdroższy eksponat, kto próbował wykonać, to wie, jaki to jest koszt. Bardzo fajna rzecz. Samochodzik porusza się na poduszce magnetycznej nad torem. Tutaj kolega pokazuje jeszcze inny eksponat. Jest to takie, powiedzmy, niemieckie UFO. Akurat tutaj mówię o pewnych podejrzeniach, że Niemcy mieli UFO. Natomiast nie jest to prawda, że mieli UFO. A sam eksponat, o, już się ogrzał. Cały tutaj problem polega na tym, że nadprzewodnik, który jest w tym samochodziku, musi znajdować się w temperaturze ciekłego azotu, bardzo niskiej temperaturze. W związku z tym ten samochodzik jest wykonany z pianki poliuretanowej i cały czas kolega, który tutaj obsługuje, oczywiście dolewa tego ciekłego azotu. Natomiast sam samochodzik po ruszeniu przez kolegę porusza się już bez żadnego napędu. Nie ma tutaj żadnego napędu i de facto, tak jak już Newton powiedział, raz wprawiony w ruch przedmiot będzie się poruszał, dopóki jakaś siła go nie zahamuje. W tym wypadku niedoskonałość tego toru i opór powietrza. Natomiast samych eksponatów mamy tutaj dużo. Od ferromagnetyzmu, poprzez paramagnetyzm do diamagnetyzmu, a także indukcja elektromagnetyczna i zastosowanie, czyli rodzaje silników, to na przykład głośniki w większości są wykonane przy pomocy cewek, które poruszają polu magnetycznym, jak i oczywiście napęd magnetohydrodynamiczny, który mam tam. Z takich ciekawych rzeczy, powiedzmy dla dużych chłopców, mamy tutaj materiały, tak zwane ciecze paramagnetyczne i szkło, które jest przezroczyste, a mimo to reaguje na magnes, więc jest to taka ciekawostka, bo fajnie byłoby mieć w domu szybę, do której można przykleić magnes i de facto takie szkło ma zastosowanie techniczne, o ile dobrze mi wiadomo, w energetyce jądrowej, czy też w jakichś badaniach, ponieważ materiał tam użyty jest materiałem osłonowym, czyli chroni przed promieniowaniem. Bardzo ciekawe rzeczy macie. Wracając do tego modelu, na ile zasada, która tutaj występuje, jest reprezentowana przez na przykład pociąg czy kolejkę w Tokio, która jeździ na poduszce magnetycznej? Akurat nadprzewodniki nie są w takich kolejkach wykorzystywane ze względu chociażby na to, że tam nie mamy magnesów stałych, mamy elektromagnesy. No i zbudowanie takiego toru w skali makro byłoby bardzo kosztowne, pomijając już fakt niemożności dostarczenia takiej ilości materiałów metali ziem rzadkich, które w większości pochodzą z Chin, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy innych krajów. No i sam nadprzewodnik tutaj raczej ma zastosowanie na przykład w medycynie, gdzie nadprzewodniki akurat innego rodzaju, niskotemperaturowe, służą do wytwarzania pola magnetycznego w rezonansie magnetycznym, tak zwanym. Służy oczywiście ten rezonans do obrazowania tkanek. Bardzo ciekawe perpetuum mobile. Drodzy Państwo, jak chcecie poruszający się w temperaturze ciekłego azotu samochodzik po torze, zapraszamy serdecznie. Jesteście do 18? Tak, oczywiście. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Chodźmy jeszcze dalej. Słyszymy, że jest coś bardzo głośno. W miarę spokojne i podnoszą rękę do góry. Rozumiemy regułę numer jeden? Na pewno? Świetnie, słuchajcie. Projekt Mądry Dzieciak. Ostatnie stoisko, drodzy Państwo, do którego w tej chwili podchodzimy jeszcze. Dzień dobry. Kurier Rzeszowski na żywo. Czym się Państwo tutaj zajmujecie?
No, zajmujemy się najogólniej rzecz biorąc drukiem, powstawaniem tekstu i ilustracji metodami drukarskimi w przeszłości. Z kilku elementów to się składa. Jedno to jest prezentacja samego wynalazku mistrza Gutenberga, czyli ta prasa drukarska działa na bazie jego wynalazku, czyli po prostu tego, co... czyli czcionek. Metalowe czcionki odlewane przez mistrza po raz pierwszy w wieku XV i tutaj można zrobić różne rzeczy. Można poskładać tekst, można zobaczyć, jak to działa, jak to funkcjonuje. Najbardziej wartościowy wynalazek w dziejach cywilizacji, który zmienił cały świat, dostępność wiedzy i tak dalej. To jest ten element taki kluczowy. Za chwileczkę możemy nawet pokazać tak zwaną odbitkę szczotkową w najprostszy sposób, jak się to odbijało. Natomiast drukiem jest również to, co widzimy tutaj, bo technika drzeworytowa również tego typu dekiegograficzna techniką drukarską, z tym, że ja sięgam dość bardzo do odległe w przeszłość, dlatego że ku zaskoczeniu wielu osób prezentuję również stemple drukarskie, które mają odtworzone oczywiście, bo oryginały są chronione jak skarby, niektóre mają 10 tysięcy lat, bo wywodzą się z czasów neolitycznych. No proszę Państwa, drukowanie zaspokajało wiele ambicji, dlatego że mniej więcej tanią metodą uzyskiwano tkaninę, którą się można było chwalić. Ta cecha jest nam przyrodzona od zawsze i chyba się to nigdy nie skończy. Poważnie mówiąc, jest cały szereg, cały przekrój druków na tkaninie do różnych celów. Do dekoracji tkaniny odzieżowej, naściennej, tak zwanych kołtryn, szpalerów. Jest tego bardzo dużo, taki przekrój przez wieki. Natomiast to, co widzimy tutaj, to już jest zespół odbitek na papierze, który w Europie pojawia się wraz z odbitkami, wraz z możliwościami technicznymi, czyli właśnie papierem jako produktem lokalnym. W XIII wieku zaczynamy go produkować i fachowcy, którzy umieją drukować na tkaninie, biorą się za drukowanie rzeczy różnych na papierze, co zaspokaja ówczesne potrzeby rynkowe w sposób szalenie charakterystyczny, również mówiący dużo o naszej rzeczywistości, jako że w klasycznym zestawie komentowanym i opisywanym już w XIII wieku opisywano to na przykład w ten sposób, że biskup jest bardzo zadowolony z faktu, że ci, którzy wyrzezać umieją figury święte i odbić na papierze, ku zbudowaniu ludu przed kościołem, przed katedrą sprzedają. Ale fakt, że ci sami ludzie wieczorami po karczmach karty do gry sprzedają drukowane tak samo, z czego już plugastwo samo, to już za bardzo mu się to nie podobało. To jest logiczne i jasne, ale pokazuje realia naszej natury. W każdym razie chodzi mi o zwrócenie uwagi nie na anegdotę, a bardziej na powszechność tego zjawiska, niedocenianą dzisiaj, dlatego że osób tego typu drukujących różne rzeczy, zaspokajających podstawowe potrzeby od odpustu do odpustu, od jarmarku do jarmarku były setki tysięcy w całej Europie i to po prostu działało. Więc to chcę pokazać, również ilustrację książkową jako taką, prawda? Przy prezentacji działania mistrza Gutenberga jest sytuacja następująca. On tylko teksty drukował, jego żadne ilustracje nie interesowały. Natomiast następcy zorientowali się już, że rzecz całą... można. Mamy czcionkę wystającą. Jak dołożymy do tego wycięty elegancko drzeworyt, prawda? No to w ten sposób, tylko ostrożnie. Pokażmy do kamery. Tak. To w ten... Oczywiście nie mamy teraz sensownych słów, nie o to nam chodzi, ale chodzi o pewną symbolikę, prawda? Jeżeli zestawimy to z wyciętą ilustracją, no to wtedy otrzymujemy po prostu książkę z obrazkami, prawda? I to też zmienia książkę światową, zmienia edytorstwo, wzbogaca to niesamowicie i to się staram, że tak powiem, również pokazać. Także to tak w skrócie i jako ciekawostkę jeszcze, w tej chwili tego nie widzimy, widzimy plecy użytkownika, ale o to tutaj chodzi. Bardzo się cieszymy, że jest zapracowany młody człowiek. Dlaczego? Dlatego, że również taką drukarską, taką pośrednicą między tamtymi czasami a komputerem jest prosty wynalazek typu maszyna do pisania, który dzisiaj jest szokujący dla wielu osób, którzy nagle dowiadują się, że już XIX-wieczne klawiatury do pisania miały taki sam układ jak komputer. Pozwala na to, że pokazuje pewien ciągły proces. Stamy z wynalazku niecenne, bo dowiaduję się, że nawet
jak mówię, znany im z komputera zestaw określeń, spacja, jakieś inne rzeczy, że ma to swoje źródło w dawnym drukarstwie, w dawnych tekstach i o dziwo i o zgrozo jest po łacinie i to z dawnych lat. Tak. Ale takie ciekawostki tylko wciągają, że tak powiem. Tak. Dzięki serdeczne. W takim razie polecamy serdecznie to stoisko. Bardzo ciekawe, drodzy Państwo, Pracownia Badań i Edukacji Historycznej Tadeusz Grajpel. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Szanowni Państwo, tyle stoisk tutaj jeszcze mamy w Alei Lubomirskich, że nie będziemy w stanie tego wszystkiego obejść, natomiast tylko pokażę w tle za mną. Chciałem Was jeszcze raz do godziny 18 serdecznie tutaj zaprosić. Piknik nauki, eksploracje nieopodal Zamku Rzeszowskiego. Krzysiek Mosiężny, Kurier Rzeszowski, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Pozdrawiam.